W 22. kolejce ligowej Spartę Katowice czekało ciężkie wyjazdowe spotkanie z Unią Rędziny. Mimo że zespół gospodarzy znajduje się w dole tabeli i faworytem pojedynku byli goście, to nikt w ekipie Sparty nie pomyślał nawet, aby rywala lekceważyć. Skład Unii Rędziny na to spotkanie. Z jedynką Kowalczyk, dalej trójka Lewczenko, dziesiątka Porochnicki, 14 Przygocki, 16 Guralczyk, 19 Przybylski, 21 Trzepizur, 23 Niedbała, 33 Nurek, 44 Błasik i 55 Kotala. Trenerem zespołu gospodarzy jest Krystian Kotarski. I jedenastka Sparty Katowice. Z jedynką Kucharski, czwórka Szary, 5 Krzyśków, 8 Przybylski, 10 Będkowski, 11 Wawoczny, 13 Torres, 14 Łączek, 17 Goncerz, 20 Januszkiewicz i 21 Sobotka. Trenerem zespołu Sparty Katowice jest Damian Mikołowicz. Jak widzimy po składzie zespołu gości, zespół Sparty dzisiaj osłabiony brakiem Bartłomieja Kędzierskiego, a także Pawła i Mateusza Mazurków. Patrząc na obecną dyspozycję obu zespołów, śmiało można było oczekiwać dobrego widowiska. Sparta Katowice pozostała jedyną niepokonaną drużyną w rundzie wiosennej, a i forma Unii Rędziny jest zdecydowanie lepsza niż jesienią. Gospodarze na wiosnę zdobyli już 10 punktów przy zaledwie 7 oczkach z poprzedniej rundy. Zdążyli także sprawić niespodziankę, pokonując miesiąc temu na wyjeździe aktualnego wicelidera rozgrywek Dramę z Brosławice. Pojedynek Unii ze Spartą jako sędzia główny prowadził Sławomir Smaczny, a asystowali mu Szymon Janicki i Kamil Szeląg. Goście już pierwszym zagraniem próbowali zaskoczyć Unię Rędziny, ale poradził sobie z tym strzałem ze środkowego koła Artur Kowalczyk. Pierwszą, groźniejszą, pełną akcję w tym meczu wyprowadzi Unici. Atak zawodników gospodarzy prawą stroną. Nurek utrzymuje się przy piłce. Wycofanie tej piłki do tyłu, do Trzepizura. Trzepizur decyduje się na uderzenie, ale nie miał większych problemów Bartosz Kucharski z tym strzałem. Jeszcze jednak piłka pod nogami zawodników gospodarzy, ale interweniuje dobrze defensywa Sparty Katowice. Pozostajemy na połowie Sparty. Trzepizur do prawego skrzydła. Walczy w powietrzu Porochnicki. Udało się zgrać do Kotali, ale wypychają rywali katowiczanie. Jeszcze raz Kotala. Tym razem z lewego skrzydła, dośrodkowanie w pole karne, przedłuża głową Trzepizur, nabiega na piłkę, Niedbała i gol! Pierwsze trafienie w tym spotkaniu, 25. minuta meczu, 1-0 prowadzi Unia Rędziny. Ależ otwarcie tego spotkania. Faworytem zdecydowanym wydawała się być Sparta Katowice, a wynik otwierają zawodnicy gospodarzy. Ruszają w końcu Spartanie. Przybylski ładnie tam wypatrzył Januszkiewicza. Aleksander Januszkiewicz jest już w polu karnym zespołu gospodarzy. Indywidualnie poradził sobie z defensorami Unii i trafia z ostrego kąta na 1-1. Kilka minut przed przerwą wyrównuje stan rywalizacji zespół Sparty Katowice. Wykorzystał swoją szansę Januszkiewicz. To, że dostał dzisiaj okazję gry od pierwszej minuty i odwdzięcza się trafieniem na 1-1. Będkowski głową, ale wprost na nogę rywala. Długa piłka w kierunku Kotali. Łapie jednak futbolówkę Kucharski. Kucharski, Kotala wybija mu tą piłkę z rąk. Dochodzi tam niepotrzebnie do jakiejś przepychanki między Kotalą a Kucharskim. Włącza się w to jeszcze kapitan zespołu Unii Rędziny. Zamieszanie w polu karnym zespołu Sparty Katowice, które przerywa arbiter główny tego spotkania, pokazując żółte kartki zawodnikom obu zespołów. Ukarani Kucharski i Porochnicki. Torres do Przybylskiego, lewą stroną atakuje Sparta Katowice, dociera ta piłka do Grzegorza Goncerza, Grzegorz Goncerz, ależ odbija tą piłkę bramkarz zespołu Unii Rędziny i tylko rzut rożny. Do przerwy, wynik remisowy 1-1. Ucieka rywalom prawą stroną Marcel Nurek. Nurek cały czas on przy piłce. Jest przy nim Torres. Mija zawodnika Sparty Katowice. Nie ma tam przewinienia zdaniem arbitra tego spotkania. Przy piłce Sobotka. Ruszamy w drugą stronę. Sobotka, ale faulowany przez Przygockiego. I żółta kartka jeszcze za dyskusję dla członka sztabu Unii Rędziny. Ponownie atakuje Unia Rędziny. Dawid Niedbała, trochę szczęśliwie, ale utrzymuje się nadal przy piłce. Niedbała jest przed polem karnym, uderzenie, ale wysoko nad poprzeczką bramki strzeżonej przez Bartosza Kucharskiego. Korner dla gości, dośrodkowanie w pole karne, piłka po głowie obrońcy Unii Rędziny, spada na nogę Przybylskiego, Przybylski z woleja, odbija ten strzał Kowalczyk i wyjaśnia wszystko defensywa gospodarzy. Walczy o piłkę Januszkiewicz. Trafia ona pod nogi Wawocznego. Wawoczny, fantastyczne krosowe podanie do Bartosza Chwili. Ten już na prawym skrzydle ucieka swojemu rywalowi. Ściga się z przeciwnikiem. Podanie do Filipa Bożka. Piłka pod nogami Kowalczyka. Nadal 1-1. Szukają możliwości zagrożenia bramce gości Unici.
Ładnie uruchomiony Marcel Przygocki. Przygocki cały czas przy piłce. Próbował zablokować go Krzyśków, ale piłka mija i jego, i Kucharskiego. Unia Rędziny ponownie obejmuje prowadzenie. Niewiele ponad 10 minut do końca tego spotkania i Sparta Katowice po raz drugi w tym meczu musi gonić wynik. Idealne wykończenie tej akcji przez Przygockiego i mamy 2-1. Źle wyprowadził tą piłkę Krzyśków, przejmuje ją Porochnicki, odgrywa do Andrzejewskiego, wrzutka w pole karne, strzał, ale broni to uderzenie Kucharski. Piłka pod nogami Kucharskiego, Kucharski do lewej nogi, dalekie wybicie, przegrywa tą walkę w powietrzu Sobotka. Andrzejewski, co robi Andrzejewski? Uderzenie niemal z połowy boiska i gol! Ależ piękne uderzenie rezerwowego Unii Rędziny. Nie zdążył wrócić do bramki Kucharski, kapitalnie przymierzył zawodnik gospodarzy i mamy trzecie trafienie dla Unii Rędziny w tym meczu. 84. minuta spotkania, Unia 3, Sparta 1. Ależ błąd Bartosza Kucharskiego i fantastyczny strzał zawodnika Unii. Przybylski z rzutu wolnego, Łączek przedłuża tą piłkę głową, trafienie dla Sparty, ale widzimy uniesioną rękę sędziego głównego, spalony. Dalekie wybicie Kowalczyka, jeszcze jedna szansa dla gospodarzy w samej końcówce tego spotkania, ale tym razem piłka mija światło bramki Bartosza Kucharskiego. Aut dla Unii Rędziny, ale nie wznowi już gry z tego autu zespół gospodarzy. Słyszymy ostatni gwizdek arbitra i niespodzianka staje się faktem. Osłabiona brakiem trzech kluczowych zawodników Sparta Katowice ulega Unii Rędziny 1-3. Szczęśliwie dla katowiczan punkty zgubili także najgroźniejsi rywale w walce o awans, a więc dzisiejsza wpadka nie niesie ze sobą dużo większych konsekwencji. Sparta pozostaje na miejscu trzecim, a jej strata do lidera wynosi 6 punktów. Kolejny mecz Spartanie rozegrają u siebie. 27 kwietnia o godzinie 11:00 rywalem będzie Piast 2 Gliwice.